Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i witam Was już w nowym roku. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni ze swojego 2019, a jeśli nie, to się nie przejmujcie, właśnie się skończył. Teraz może być tylko i wyłącznie lepiej i wszystko zależy od Was. Także życzę Wam przy tej też okazji wspaniałego 2020 roku i żeby to otwarcie dekady było z pompą i żeby ten rok był dla Was cudowny. Ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek w ogóle nagrywałam ulubieńców roku. Wydaje mi się, że tak. W tym roku w ogóle to jest chyba pierwszy rok, gdzie ulubieńcy miesiąca u mnie nie istnieli na kanale, ale nie miałam kompletnie na to czasu. Więc postanowiłam się zebrać i upewnić, że nagram chociaż ulubieńców roku dla Was i powiem Wam o paru perełkach, które znalazłam w tym roku. I stwierdziłam, że po raz pierwszy zrobię ulubieńców w formie Get Ready With Me, zamiast po prostu już być gotowa i tylko Wam pokazywać i opowiadać. Myślę, że tak będzie troszeczkę ciekawiej. Zacznę od pielęgnacji. Pierwsze, co Wam koniecznie muszę pokazać, to moja nowa pielęgnacja włosów. I to jest coś, co poleciła mi moja fryzjerka latem, więc to jest coś, co używałam przez pół roku, nie cały rok. Natomiast wiem, że to jest coś, czego bardzo, bardzo długo teraz nie zmienię. Moje włosy zaczęły w tym roku być trochę dziwne i mimo tego, że odżywiam się dobrze, jem dużo warzyw, jem dużo owoców, jem mięsa, owoce, witaminy, wszystko, niczego mi nie brakuje, no to coś z moimi włosami zaczęło się dziać i mniej więcej właśnie tak czerwiec, lipiec, sierpień już dostawałam na głowę po prostu z nimi. Maj, czerwiec, lipiec. I po prostu mogłam je rozczesać nie wiadomo jak fantastycznie, przeszłam z łazienki do innego pokoju i już miałam poplątane i nie wyolbrzymiam, naprawdę, wystarczyło, że poruszyłam głową parę razy i był jeden wielki kołtun, przez co no źle wyglądały te włosy, wyrywałam je jak próbowałam je rozczesać, bo to się robiły takie kołtuny, że masakra. No i dostawałam już szału, no i przy którejś wizycie u właśnie fryzjerki powiedziała mi o tym i dała mi wtedy całą maskę do włosów. To jest firma Goldwell i to jest seria Dual Senses i w tej serii Dual Senses oni mają najróżniejsze opcje. Są dla włosów farbowanych, lokowanych, dla blond, naturalnych, no jest po prostu wszystko. I mi dała właśnie tą serię Just Smooth, czyli właśnie na wygładzenie włosów i to jest 60-sekundowa maska. I słuchajcie, z każdym użyciem tej maski z moimi włosami było coraz lepiej. W tej chwili mogę chodzić w rozpuszczonych włosach non-stop, nie muszę się martwić, rozczeszę je może raz w ciągu dnia, w zależności od tego, co robię i jest bomba. To jest moje trzecie opakowanie już, bo wiecie, na moją długość włosów trochę tego zużywam. I po tym, jak ta maska się świetnie sprawdziła, stwierdziłam, że czas porzucić wszystkie inne szampony, których używałam. No i zamówiłam właśnie też z tej samej serii wielki szampon. Jedyny problem jest taki, że tego nie można nigdzie kupić tutaj w drogeriach. Muszę to zamawiać z internetu, bo to jest seria fryzjerska. A co za tym idzie, one też troszeczkę kosztują, bo mimo tego, że to było w promocji, to jest maska ma 200 ml, szampon ma litr, to mimo promocji zapłaciłam 25 funtów, więc to jest dużo, wiecie, biorąc porównanie to, że ja mogę iść do Bootsa i zazwyczaj jest promocja 3 za 2, kupić szampon, dwa szampony i odżywkę, na przykład, albo szampon, dwie odżywki za 5-6 funtów. Więc to jest duży skok finansowy, aczkolwiek moje włosy na tyle to lubią, że trudno. Będę na nie wydawać o wiele, wiele więcej, ale jest warto, bo no, mam super włosy w tej chwili, więc jest bomba. Jeśli dalej chodzi o pielęgnację, to zrobimy twarz. Co Wam chcę pokazać, to po pierwsze koreańskie płatki z firmy Kelf, nie wiem jak to się czyta, i to są takie ruby z bułgarskiej róży, hydrożelowe płatki pod oczy. Najlepsze hydrożelowe płatki pod oczy, jakie używałam. Tych szamponów Wam nie podlinkuję, no bo musicie poszukać po prostu, gdzie one są. Natomiast podlinkuję Wam sklep Asian Beauty Stuff, gdzie kupuję wszystkie moje koreańskie produkty, maseczki, nie maseczki, kremy BB, pielęgnacja i tak dalej. Także koniecznie zajrzyjcie, bardzo Wam polecam. I jeśli chodzi o maseczki, no to u mnie w tym roku wygrywały maseczki oczyszczające. Używam różnych nawilżających, rozjaśniających, bla bla bla, wszystko. Natomiast mam dwie, które po prostu no królowały przez cały rok i to jest Bielenda Carbo Detox i to jest ta maseczka peel-off czarna, węglowa, świetna,
No i wiecie, jak nie chcemy się za bardzo babrać z glinką ze wszystkim, nakładamy, potem tylko zerwiemy i jest po sprawie. A jak mam czas się troszeczkę bardziej pobabrać, no to jest Glam Glow, ta seria biała, super matte i to jest też właśnie oczyszczająca. Także te dwie maseczki królowały u mnie najbardziej i sprawiały, że byłam najbardziej zadowolona z efektów, jeśli chodzi o maseczki. Jeśli chodzi o już takie ostatnie kroki pielęgnacyjne, to używam wielu rzeczy do mycia buzi, wiecie, po zmyciu makijażu czy po prostu. Natomiast wybił się z tych wszystkich rzeczy, które próbowałam, wybił się jeden produkt i to jest Rituals. I to jest ta seria Ritual of Namaste, oczyszczająca taka pianka do mycia buzi. To jest Moringa and Holy Lotus. Nie wiem, jaka jest roślina po polsku moringa. W każdym razie, bardzo fajna pianka. Już mam dwie kolejne w szufladzie, czekają też w takich małych pojemnościach. I one są naprawdę świetne. I było parę innych produktów do mycia twarzy, jakie używałam. Ale w sumie potem, tak jak się zastanawiałam, to nic nie przebiło tego. Także ten jak najbardziej Wam polecam. I jeśli chodzi o taką pielęgnację jeszcze twarzy właśnie po oczyszczaniu, to nie polecę Wam żadnego kremu na dzień, bo wszystkie kremy na dzień, jakie używałam, były spoko, ale nic się tak nie wybiło, żeby powiedzieć, tak, to jest zwycięzca roku. Natomiast jeśli chodzi o noc, no to jak najbardziej, bo mam Dr. Botanicals i to jest marokańska róża i to się nazywa Superfood Facial Oil i to jest właśnie taki olejek do twarzy. Już mi się tu kończy. I to jest coś, co używam na noc, bo on jest za ciężki na dzień pod podkład. W dzień używam, jeśli zrobię sobie oczyszczające maseczki i potrzebuję po prostu odżywić skórę właśnie po takim głębokim, mocnym oczyszczeniu i wiem, że się nie będę malować i nigdzie nie wychodzę, to wtedy właśnie to przefantastycznie pachnie, nie przetłuszcza skóry, jak wiele olejków do twarzy potrafi. Także właśnie ten marokański olejek. I druga rzecz, jeśli nie używam tego olejku na twarz, bo moja skóra potrzebuje troszeczkę więcej pomocy, no to mam tutaj Mad Maski, bardzo fajna firma, bardzo fajne produkty mają i to jest regenerująca, nawilżająca, zbalansowane pH maseczka do twarzy na noc i to jest w cudzysłowie bez zmywania, ją i tak musimy zmyć, oczyścić twarz, jest nawet z tyłu napisane, żeby maksymalnie mieć ją na twarzy 10 godzin. Trzeba ją zmyć, bo inaczej może Was zapchać i mogą wyskoczyć różne dziwne rzeczy. Ale jest bardzo fajna, bardzo fajnie odżywia skórę i jej nie przeciąża. Tyle jeśli chodzi o pielęgnację. Przechodzimy do makijażu. Nie chcę, żeby ten film był za długi, więc będę trochę przeskakiwać. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nie polecę Wam żadnej bazy pod makijaż, dlatego że używałam, to jest chyba moja trzecia czy czwarta w tym roku, i były wszystkie fajne, ale żadna też nie, moim zdaniem nie zasługiwała właśnie na to hasło zwycięzcy roku. Baza z This Work, która się nazywa chyba Photo Finish czy jakoś tak, jest myślę najlepsza ze wszystkich, które w tym roku używałam, ale mimo wszystko jakoś nie czuję takiego vibe'u od niej, żeby ją nazwać ulubieńcem roku. Przy okazji, jak się teraz baza wchłania, to jest zdecydowanie ulubieniec roku. To jest Garnier Skin Active i to jest krem BB i on ma dwie wersje. Dla skóry chyba jest delikatnej, czy jakoś tak. A ja mam tą niebieską, czyli mieszana do tłustej, bo ten drugi, z tego co po prostu przeczytałam na opakowaniu, no to nie zgadzałby się raczej z moją skórą. I to jest 5 w jednym. Krem ma nawilżać, coś tam jeszcze, nie mam już opakowania, a tu wszystkiego nie ma napisane. A nie pamiętam. W każdym razie, aha, i kolor mam light. I to jest, powiem Wam, po prostu krem BB cud. Bo w ogóle jest super też wydajny. Bo to jest w ogóle, słuchajcie, cały czas ta sama tubka. Ja go kupiłam koniec marca albo początek kwietnia, bo wiem, że jak już w połowie kwietnia polecieliśmy do Włoch, to ja już ten krem miałam ze sobą, więc to jest po prostu taka super wydajność, a ja go używam minimum 5 dni w tygodniu, bo ja do pracy używam tylko i wyłącznie krem BB. I to jest coś wspaniałego, on się trzyma cały dzień, nie straszne mu 30,
5-stopniowe upały, ulewy, ani nic takiego. Potrzebuję lusterko, bo nie wiem, co robię. I naprawdę bardzo ładnie wygląda na buzi i wyrównuje koloryt. A nie robi żadnej, wiecie, maski, ale też nie jest takie, nie lubię takich kremów BB, które udają, że są kremami BB, czyli wiecie, że się posmarujecie i nie ma żadnej różnicy na twarzy. Ja po to kupuję krem BB z kolorem, żeby jednak coś było, i ten jest po prostu mistrzu. Już naprawdę ostatnie krople wyciskam z tej tubki i tak jeszcze Wam pokażę, bo już oczywiście mam następną, no bo to nie mówię tutaj o ulubieńcach takich, których nie będę już używać, tak? To są rzeczy, które faktycznie u mnie zostają. Jakbyście szukali tego kremu BB, to opakowanie się zmieniło, teraz wygląda troszeczkę inaczej i ma po prostu kolor tutaj w takiej kresce zamiast całej takiej takiego większego prostokątu, ale to jest cały czas ten sam krem, także już mam właśnie kolejny gotowy i czeka. Nie nakładam na ten krem BB żadnego pudru, aczkolwiek jest puder, którym muszę Wam powiedzieć, bo to jest po prostu najlepszy puder ever, jaki kiedykolwiek testowałam. I to jest Affect, już jest tak w ogóle popękane, zużyte opakowanie, że szok. I nie wiem, czy to będzie widać, jest praktycznie puste w środku, tu tylko troszeczkę zostało. Jest mega wydajny, jest fantastyczny, praktycznie z każdym podkładem się dogaduje. Już mam kolejne dwa opakowania, drugie jeszcze mam, to jest nowe, jeszcze jedno mam w szufladzie, bo to jest naprawdę najlepszy puder i to jest też w ogóle polska firma, z czego byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i zadowolona, i to jest transparentny, luźny, ryżowy puder z matowym efektem. Możecie go oczywiście w Polsce dostać, także bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o oczy, to u mnie baza, która jest po prostu ulubieńcem roku, chyba od 6, 7, 8 lat, I Love Stage Essence. Nie używam praktycznie żadnych baz, tylko jak testuję coś nowego. No i zazwyczaj te testy się kończą moim zawodem, bo w sumie żadna baza jeszcze nie sprawdziła się u mnie tak dobrze właśnie jak ta z Essence. I jeśli chodzi o cienie, słuchajcie, używałam wielu palet w tym roku, aczkolwiek jest jedna, która od stycznia do grudnia nie było miesiąca, żebym nie użyła. I tak jak zakochałam się ostatnio w tej palecie Urban Decay Game of Thrones, no nie mogę jej wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o ulubieńca roku, bo zaczęłam ją używać dopiero chyba od października czy listopada, więc będzie dobrym kandydatem do ulubieńca roku w przyszłym roku. Coś mnie swędzi. Używałam też bardzo fajnych palet Style London, które są po prostu cudowne. No i wielu, wielu innych. Natomiast no, jest jeden zwycięzca i to jest oczywiście, jak mnie oglądacie regularnie, no to nie ma niespodzianki. Huda Beauty Topaz Obsessions, to jest paleta, którą dostałam od Olgi na imieniny w zeszłym roku, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. W ogóle ja nie rozumiem, jak te cienie nie schodzą w ogóle. To ile razy ja się tą paletą malowałam, to jest po prostu jakiś szok, natomiast ona jest praktycznie cały czas, wygląda na nietkniętą i niezniszczalną. Świetne cienie, świetna pigmentacja. Zrobię sobie coś delikatnego dzisiaj. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo no dzisiaj mam ochotę na dzienniaka. Aczkolwiek no jest sporo Get Ready With Me z tą paletą, także odsyłam Was do innych filmów. Sobie ten sam kolor pociągnę troszkę tylko na dół, bo nie chcę robić całego dołu, ale tu jednak troszeczkę, żeby się to połączyło. Wezmę sobie dzisiaj ten żółty, bo tak jak Wam mówiłam, dzisiaj dzienniak. Ostatnio same szalone makijaże robiłam, czy szalone jak na mnie. I delikatnie ciemniej tylko tu. Oczywiście sobie ciepnęłam plamy na lewym oku z pośpiechu, to jest norma. Ale uwielbiam te cienie za to, że one wybaczają błędy. I jak się właśnie coś ciepnie przez przypadek, to bardzo łatwo się tego pozbyć. No te cienie nie robią plam same z siebie.
Tyle jeśli chodzi o cienie. Naprawdę delikatny dzień jak dzisiaj, troszeczkę tylko złota w kąciku. To są naprawdę najlepsze cienie ever. I jeszcze jeśli chodzi o cienie, co prawda dzisiaj ich nie użyję, natomiast królowały u mnie również, to są dwa duokromy z Nabli. Jeden to jest Alchemy, the other, drugi to jest Absinthe i to są fantastyczne duokromy. Także też Wam polecam i one u mnie królowały też w tym roku. Zrobię najpierw brwi, potem zrobię rzęsy. Jeśli chodzi o brwi, zdecydowanym zwycięzcą jesteśmy chyba piąte już, czwarte, piąte opakowanie, tak mi się wydaje. L'Oreal Micro Tattoo Brow Artist. Ja mam w kolorze 109 Ebony i tu już mam końcówkę, muszę otworzyć kolejne, ale stwierdziłam, że wykończę to opakowanie. I to jest taki produkt, że jak potrzebujecie sobie tylko na szybko przyciemnić, tak jak ja, no to jest świetny, bo trzy ruchy i gotowe. Natomiast jeśli potrzebujecie sobie dorysować coś, jak Wam brakuje, no to on ma taką końcówkę fajną, właśnie sobie wyjechałam, ma taką fajną końcówkę, że możecie sobie bez problemu dorysować to, co Wam potrzeba. A ja się już tak spieszę, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale jakiś pośpiech mi się załączył, a się wcale nigdzie nie spieszę i wyjechałam sobie po prostu wszędzie, ale to się zaraz poprawi. Zrobię sobie teraz szybko rzęsy jeszcze. Zdecydowanym używałam kilku maskar w tym roku, ale tylko właśnie ta jedna po prostu przebiła wszystkie inne. Aczkolwiek ta Sleek Black Utopia jest bardzo, bardzo blisko. To jest takie prawie, że ex aequo pierwsze miejsce, ale jednak ta jest troszeczkę lepsza i to jest maskara z Rituals, gdzie wielu z Was pewnie nie wie, że oni robią też makijaż. I to jest The Miracle 3-in-1 Mascara. To jest jakaś maskara właśnie taka cud, 3 w jednym. I ona faktycznie jest cud. No ona naprawdę jest cud. Podkręcę sobie tylko rzęsy i zaraz będę. Ona ma taką końcówkę z bardzo dobrymi, sztywnymi ząbkami. I one nie są zbyt blisko siebie. Więc mamy pięknie rozczesane rzęsy. No a przy tym zobaczcie to. Więc no jak nie kochać tej maskary. I to wszystko to jest przy tylko jednym zamoczeniu w opakowanie. To jest po prostu wyjęcie i pomalowanie. Także to jest coś po prostu mega boskiego. No to co, kochani, usta. I jeśli chodzi o usta, no to mam problem się zdecydować. Naprawdę mam problem polecić Wam takiego jednego mega, 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 mega ulubieńca. Więc pokażę Wam po prostu te zestawy, które u mnie królowały i po które sięgałam cały czas. Pierwszy zestaw no to jest Huda i ja tutaj mam Liquid Matte i do tego jest konturówka. Obie są w kolorze Venus. W kilku Get Ready With Me też były. Przefantastyczny kolor, świetny nudziak i pięknie się trzyma przez cały dzień. Kolejne coś, co Kalina się bardzo ucieszyła, jak zobaczyła na którejś mojej selfie, że wreszcie po tylu latach czerwień na ustach. No ale w końcu padła, w końcu dałam się przekonać i wypróbowałam. I tutaj mam dwie takie czerwienie. Mam Dusz albo Ducze, zawsze nie wiem jak to się czyta. I to jest Relentless Matte Lip Crayon. I to jest kolor 405 Winterberry. I ona jest, już Wam to pokazuję, ona jest po prostu takie, o, takie fajne wino. Do tego mam Larici Cosmetics i to jest Color Power. I to jest z kolei, i ona też zastyga, no nie do końca w taki pełen mat, ona bardziej zastyga w taką satynę. Tutaj macie. Skończyła mi się właśnie karta, mam nadzieję, że usunęłam film, który już jest na laptopie. I to jest też taki fajny burgund. To są głębokie czerwienie, to są brudne czerwienie, bo ja jeszcze w takich, wiecie, jarzących się nie bardzo czuję. Aha, i ten nudziak z Chudy też Wam pokażę szybko. To jest taki bardzo delikatny nudziaczek i on jest na początku bardzo mokry, ale on zastyga w bardzo ładny mat. No i ostatni kolor, po który sięgałam bardzo, bardzo często, to jest marka Rodial i to jest ta seria Suede Lips i ja mam w kolorze Big Apple i tego właśnie dzisiaj użyję, bo nie mam dzisiaj ochoty na czerwień, a też z Chudą jest trochę za dużo zabawy.
to jest taki też trochę nudziakowy kolor, ale właśnie mi się takie coś ciemnego, ciemniejszego podoba. I jedyne co, no to nie jest produkt, który możecie rozmarować, potem wiecie i się samo ten, on jest za szorstki, on się nie rozsmarowuje pomiędzy ustami, musicie całe usta sobie tą kredką pomarować, ale świetnie się trzyma i jak się zaczyna już w końcu zjadać, co się dopiero zaczyna po wielu, wielu godzinach, to zjada się bardzo, bardzo równo. To tyle moi drodzy, mam nadzieję, że taka forma ulubieńców Wam się spodobała, mam nadzieję, że coś Wam fajnego poleciłam i że wypróbujecie. Dajcie łapki w górę, jeśli się film Wam podobał, bo to mi bardzo pomoże w tym, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie Was zachęcam do kliknięcia w subskrybuj i w dzwoneczek, to wtedy będziecie mieli przypomnienia o każdych nowych filmach. To wszystko z mojej strony. Jeszcze raz życzę Wam bardzo udanego 2020 roku. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!